Cześć, witaj, Robert Brzoza. Przyznaj, że dla wielu osób będzie to szokująca informacja, a więc sprawdzimy zaraz, czy faktycznie Urząd Prezydenta, Kancelaria Premiera, Sejm, Senat, partie polityczne, a nawet służby są zarejestrowane jako firmy. Ogólnie takie informacje nie są ujawniane przez główne media, przez rząd. Ogólnie mówi się, że to są organy, instytucje należące do Skarbu Państwa. Przedstawię wam teraz pewien pogląd, pewną hipotezę, ale opartą na twardych faktach. Jedni powiedzą, że to jest teoria spiskowa, inni powiedzą, że coś w tym jest, a jeszcze inni powiedzą, że taka jest sytuacja obecna. Zacznijmy od początku, kiedy Mateusz Morawiecki powiedział: jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. I to powiedział na antenie TVP. Jest jeszcze wideo z tego spotkania. To był 2017 rok w programie O co chodzi? I dokładnie tak pan Mateusz Morawiecki powiedział wtedy. Szereg przedsiębiorstw przeszło w sposób grabieżczy w ręce prywatne, które też nie potrafiły wielu firm rozwinąć i one zostawały w stadium upadku, w bankructwie. A często też powodowały, że było to zwykłe przejęcie udziału w rynku przez firmy zagraniczne. Jesteśmy w sytuacji w pewnym sensie nie do odwrócenia, ponieważ jesteśmy krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy. To powiedział obecny premier Mateusz Morawiecki. No, powiem szczerze, że to są słowa szokujące i dla osób, które mają pewną wiedzę, mogą spowodować, że połączą pewne elementy w całość i wyjdzie im to, co powiedział pan Morawiecki w tej wypowiedzi. Czyli on twierdzi, że Polska jest zarządzana przez kogoś z zagranicy i ta sytuacja jest nie do odwrócenia. Czyli mamy kogoś z zagranicy, uważamy, że to jest międzynarodowa żydowska finansjera, o czym robiłem niedawno wideo, czyli nazywana przez objawienie Jana Nierządnica, Wielki Babilon. My ogólnie na nią mówimy finansjera, żydowski bankier. I to jest grupa, która ma władzę numer jeden na świecie. Widzimy to w obecnej sytuacji koronawirusowej, ale również wynika to z proroctw biblijnych, o czym mówiłem w jednym z filmików. I teraz przedstawimy tą sytuację, którą opisał pan Morawiecki. A więc mamy Polskę, która jest zarządzana przez kogoś z zagranicy. I tutaj jest napis Poland Republic of. Jeżeli oczywiście interesujesz się tym tematem, to wiesz, co to znaczy, ponieważ robiłem na ten temat wideo. Okazuje się, że Polska jest zarejestrowana w Nowym Jorku jako Poland Republic of, jako firma. I tutaj mamy screeny, zresztą zaraz przejdę do tych screenów, w których jest data, jest zapis, a tu jest całe wideo na ten temat. I żeby ci pokazać, to tą sprawą zajmował się Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Obywatelskich wystosował pismo do MŚ i mniej więcej tak pisze: obywatel zwrócił się do Rzecznika Praw Obywatelskich o zajęcie się sprawą rejestru firm prowadzonym przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych. Znajduje się w nim bowiem podmiot o nazwie Poland Republic of, którego logo jest tożsame z godłem polskim. Jak napisał skarżący, opis i dalsze informacje wskazują, że Ministerstwo Finansów zarejestrowało Polskę jako korporację, jako firmę. I takie pytanie poszło do MŚ. Mamy tutaj interpelację również, zgłaszającym był Jarosław Sachajko i interpelacja do ministra finansów w sprawie zarejestrowania firmy Poland Republic of w rejestrze amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych. A więc sam widzisz, że to są fakty. Polska jest zarejestrowana w Nowym Jorku pod tą właśnie nazwą. I tutaj mamy właśnie tą rejestrację. I jaka jest odpowiedź? Odpowiedź jest taka. Uprzejmie informuję, że dokumentacja znajdująca się na stronie amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych to dokumentacja złożona przez ministra finansów, związana z emisją polskich obligacji przez Skarb Państwa na rynku amerykańskim. A więc Ministerstwo Spraw Zagranicznych potwierdziło tym pismem z maja 2020, że Polska jest zarejestrowana jako podmiot i jako firma w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych. Argumentują oni tym, że wiąże się to z emisją polskich obligacji na rynku amerykańskim. Tylko pytanie, z czym to się wiąże rejestracja Polski jako korporacji, jako firmy?
Czy aby Ministerstwo Spraw Zagranicznych mówi nam wszystko? Więc weźmy pod uwagę taką sytuację, że w tym piśmie nie jest wyrażona cała prawda. Nawet to pismo nie łączy się z tą wypowiedzią obecnego premiera Morawieckiego, że jesteśmy zarządzani przez kogoś z zagranicą. Ponieważ nie twierdzę, że ministerstwo kłamie, ponieważ faktycznie wiele państw, nie wiem czy wszystkie, bo tego nie sprawdzałem, zarejestrowane są jako firmy, jako korporacje. Jest to bardzo niebezpieczne dla mnie osobiście, ponieważ wiem, że korporacje mają swoje zarządy, rady nadzorcze, mają swoich właścicieli. Korporacje można kupić na rynku, kupując udziały, kupując akcje takiej firmy. I to jest bardzo niebezpieczne. Kto nam zagwarantuje, że faktycznie ta hipoteza mówiąca, że Polska jest nie tyle korporacją, co własnością kogoś z zagranicy? Kto nam zagwarantuje, że to nieprawda, skoro sam powiedział o tym pan Morawiecki? I teraz przejdźmy do sedna tego filmu. Co się dzieje? Okazuje się, i zaraz to sprawdzimy, że prezydent, premier, Sejm, Senat, Ministerstwo, służby zarejestrowane są jako spółki handlowe. I zobaczmy to. I tutaj podziękowania dla kanału Głos Obywatelski, który przekazał tą informację. A więc bisnode.pl to jest baza firm. Jest europejskim liderem w dostarczaniu danych i analiz. Są obecni w 19 krajach, gdzie pomagamy firmom zdobywać nowych klientów i utrzymywać bezpieczne relacje biznesowe przez cały okres współpracy. Czyli chodzi o to, że wpisujesz tutaj, znajdź firmę, daną nazwę i wyskakuje, czy taka firma istnieje, czy nie. Zacznijmy od pierwszej. Kancelaria Prezydenta. I okazuje się, że jest w bazie handlowej. Zobaczmy profil firmy. Czyli Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy telefon, mamy stronę, pokaż adres www. To jest prezydent.pl, to jest strona właśnie rządowa. I co pisze? Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej to firma, której branża została w polskiej klasyfikacji działalności PKD sklasyfikowana jako kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Powstała w 1975 roku. Forma prawna firmy Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To instytucja rządowa. I to ma numer NIP, REGON, czyli Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarejestrowana jest jako firma. I mam pytanie, a czym handluje Kancelaria Prezydenta? Z tego co ja wiem, to prezydent dostaje pieniądze z naszych podatków i wydatkuje na swoje cele. Czy on zarabia na czymś? Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Zobaczmy, czy jest taka. I jest. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Profil firmy. Przejdźmy na dół. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów to firma, której branża została w polskiej klasyfikacji działalności PKB sklasyfikowana jako kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Powstała w 1996 roku i tak dalej. Czyli mamy znowu, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jest firmą. Znowu pytanie, co ona handluje, co ona sprzedaje, co ona produkuje? Zobaczmy teraz Kancelarię Senatu. Kancelaria Senatu również istnieje. Kancelaria Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. I znowu, jest to firma, której branża została w polskiej klasyfikacji działalności sklasyfikowana jako kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. Czyli Senat, czy Kancelaria Senatu jest firmą. A zobaczmy Sejm. I zobaczmy, również istnieje Kancelaria Sejmu i pisze, Kancelaria Sejmu to firma, której branża została w polskiej klasyfikacji działalności PKD sklasyfikowana jako kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej. I pytanie znowu to samo. Co sprzedaje, produkuje, jakie ma usługi Kancelaria Sejmu? Wiem, że tam mają usługi na przykład restauracja Sejmu, ale nie wiadomo, czy to nie jest kolejny podmiot. Zobaczmy znowu Urząd Skarbowy. Mamy Urząd Skarbowy w Zamościu, w Gliwicach, w Zdroju, w Opolu, w Warszawie, Śródmieście. I zobaczmy tutaj profil firmy. I znowu Urząd Skarbowy. Urząd Skarbowy to firma, a później pisze, że to instytucja rządowa. Czyli mamy znowu Urząd Skarbowy i poszczególne urzędy skarbowe zarejestrowane jako firmy.
I zobaczmy teraz policję. Komenda Stołeczna Policji. To firma, której branża została w polskiej klasyfikacji działalności PKD sklasyfikowana jako bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne. Powstała w 1992 roku. Forma prawna firmy Komenda Stołeczna Policji to jednostka budżetowa. Zobaczmy Ministerstwo Obrony. Również istnieje w branży jako firma. Ministerstwo Obrony to firma. Zobaczmy ZUS. Również istnieje Zakład Ubezpieczeń Społecznych i jest zarejestrowany jako firma. Zakład Ubezpieczeń Społecznych to firma, której branża została w polskiej klasyfikacji działalności PKD sklasyfikowana jako obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Zobaczmy Trybunał Konstytucyjny. Również jest zarejestrowany Trybunał Konstytucyjny jako firma, jako jednostka budżetowa. Zobaczmy Sąd Najwyższy. Również istnieje Sąd Najwyższy. Jest zarejestrowany jako firma, jednostka budżetowa. Zobaczmy Rzecznik Praw Obywatelskich. Również Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zarejestrowane jest jako firma. Zobaczmy Najwyższą Izbę Kontroli. Również jest zarejestrowana jako firma. Zobaczmy Ministerstwo Finansów. Również Ministerstwo Finansów zarejestrowane jest jako firma. Forma prawna firmy Ministerstwo Finansów to instytucja rządowa. Zobaczmy Ministerstwo Zdrowia. Również ministerstwo to jest zarejestrowane jako firma. Przejdźmy teraz do służby specjalnych. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Również agencja ta jest zarejestrowana jako firma. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to firma, której branża została w polskiej klasyfikacji działalności PKD sklasyfikowana jako działalność organizacji politycznych powstała w 2002. Zobaczmy Agencję Wywiadu. Również Agencja Wywiadu jest zarejestrowana jako firma. Zobaczmy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Również zarejestrowane jest jako firma. Zobaczmy Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. Również zarejestrowana jest jako firma. Zobaczmy Służbę Wywiadu Wojskowego. Również zarejestrowana jest jako firma. Przejdźmy teraz do partii politycznych. Prawo i Sprawiedliwość. Zarejestrowana jest jako firma. PO. Platforma Obywatelska. Mamy klub parlamentarny. Mamy Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej. Również zarejestrowana jest jako firma. Zobaczmy Kukiz 15, klub poselski Kukiz 15. I tu mamy nazwa firmy i podmiot został wykreślony z właściwego rejestru. Czyli był zarejestrowany jako firma i został wykreślony. Zobaczmy Konfederację. Konfederacja Wolności i Niepodległości, tutaj mamy komitet. Również znajduje się zarejestrowana jako firma. I zobaczmy szybciutko jeszcze, co to jest to PKD. Polska Klasyfikacja Działalności. Umownie przyjęty, hierarchicznie usystematyzowany podział zbiorów rodzajów działalności społeczno-gospodarczej, jakie realizują jednostki, podmioty gospodarcze. Czyli ogólnie podmioty gospodarcze, firmy dostają numer PKD. I tu są różne poziomy. I teraz popatrzmy na ten rysunek z innej perspektywy. Nie z tej, o której mówią w mediach, w szkołach, o której mówi rząd, ale popatrzmy z tej drugiej perspektywy. Mamy prawo hipotetycznie powiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje. I teraz możesz sama stwierdzić, czy to jest teoria spiskowa, czy może coś w tym jest, czy może to jest prawda. A więc powołując się na premiera Morawieckiego, który mówił, że jesteśmy zarządzani z zewnątrz, my uważamy, że to jest międzynarodowa żydowska finansjera. Ona ma teraz władzę numer jeden na całym świecie. Nawet podlega jej mocarstwowość amerykańska. Mamy Poland Republic of, czyli to jest nazwa handlowa Polski. To jest nazwa korporacyjna. Następnie mamy premier, prezydent, Sejm, Senat, Ministerstwo, służby zarejestrowane jako firmy. I teraz, jeżeli popatrzymy w tym kierunku, jeżeli popatrzymy na to wszystko jako korporację, to korporacja ma swój zarząd, który realizuje program
właścicieli tej korporacji. Rada nadzorcza to wszystko kontroluje. Natomiast osoby na stanowiskach prezydent, premier wypełniają to. Więc popatrzcie, jaka jest łatwa droga decyzyjna. Wystarczy, że ktoś z zewnątrz, jak mówi premier Morawiecki, wyśle daną informację, proszę mi przegłosować ten projekt, który już jest w Sejmie o nazwie takiej, 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 o numerze takim, takim. Takie informacje płynie do Sejmu, do prezydenta, do premiera, do Senatu. Momentalnie zostało to przegłosowane. Pamiętasz ustawę o IPN? Została przegłosowana w 9 godzin. Być może, ja tego nie wiem, ten schemat został wdrożony. I gdzie my jesteśmy w tej hipotezie, w tym scenariuszu? Firmy i naród. Jesteśmy na samym dole, mało widoczni, nieznaczący, kompletnie nie liczący się z nami. Traktują nas jak przedmiot. Co widać w tej akcji, w tej rzeczywistości, którą widzisz dookoła. Sama sprawdź sobie, ponieważ linki podane są pod tym filmem. Naprawdę nie przekonuje mnie sytuacja, w której kancelaria prezydenta, premiera, służby specjalne, ministerstwa, Sejm, Senat muszą być zarejestrowane jako firmy. Dlaczego rząd nie wymyśli jakąś nazwę jednostki budżetowej, która kompletnie nie będzie związana z firmą? Czy tak trudno zrobić taki projekt? W tydzień czasu są w stanie zrobić taki projekt, przegłosować i już będzie to inaczej wyglądać. Natomiast z tej perspektywy, jeżeli oni mówią, że to są firmy, to bardzo łatwo można połączyć fakty i właśnie stworzyć taką hipotezę, o której mówię w tym wideo. Dołącz sobie jeszcze jeden fakt. Sprawdź, że prezydenci, premierzy zazwyczaj byli szkoleni za granicą. Dlaczego? Znowu podajmy hipotezę. A może dlatego, żeby zrozumieli właśnie, jak działa Poland Republic. Jak działa ten schemat. Jak wykonywać rozkazy. I teraz moja prośba do ciebie. Sama zdecyduj, czy to jest prawda. Ale z góry nie krytykuj, tylko sprawdź, myśl, patrz, co jest dookoła. Ja wiem, że oglądają mnie osoby z bardzo dużą wiedzą, ale również oglądają mnie osoby pierwszy raz. Dlatego zwracam się do ciebie, sprawdź te informacje, podałem ci linki, podałem ci wskazówki. Piszcie proszę do prezydenta, do premiera, Sejmu, Senatu, ministerstwa, do służby. Ja napisałem w tej sprawie do Sejmu i Senatu, musimy ich zalewać pismami, ponieważ mamy fakty, oni muszą wiedzieć, że my wiemy. Ponieważ kiedy sobie wydedukują, że Polska to ciemny naród, to już nic ich nie będzie hamować. Będziemy tak jak Niemcy, tak jak państwo żydowskie, tak jak Chiny, w pierwszej kolejności eksperymentowane. Dziękuję bardzo, Robert Brzoza.